przed ostatnim spotkaniem fazy grupowej nasza reprezentacja mogła awansować do 1/8 finału z dowolnej pozycji w tabeli. Warunek był jeden. Zwycięstwo ze Szwecją. Po remisie z Hiszpanią wiara w wygraną biało-czerwonych wzrosła. Z taką nadzieją przyszli Śradzanie na strefę kibica. Mecz z trybun Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śradzu oglądało 300 osób. Optymizm i wiarę na wyjście z grupy było widać wśród kibiców na długo przed meczem. Miejmy nadzieję, że polska reprezentacja jest w gazie. Czekam na postawę Grześka Krechowiaka. Ma coś do udowodnienia kibicom, trenerom i przede wszystkim sobie. Także mam nadzieję, że będą bramki, będzie ekstra wydarzenie. I co? Liczymy na 3 punkty. No zupełnie inne jak przed meczem z Hiszpanią. Dużo bardziej pozytywne. Przed Hiszpanią byłem, powiem szczerze, byłem w Sewilli na meczu, ale byłem bardzo dużym pesymistą. Stawiałem 0-3. Na szczęście zupełnie inaczej wyszło, no i mamy jeszcze szansę, dlatego z powrotem uruchomił się ten optymizm. No i widzę, całą rodziną dzisiaj przyszliście. Były wcześniej na strefie kibica na poprzednich meczach, także po raz trzeci jestem po raz pierwszy, bardzo mi się podoba idea. Wcześniej byliśmy na strefie w rynku, w poprzednich edycjach mistrzostw, a teraz tutaj bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, że pogoda jest taka pochmurna, bo nie będzie problemów z widocznością Telebimu. Myślę, że szczególnie mecz z Hiszpanią napawa optymizmem i to powinno wystarczyć. O Słowacji nie myślimy. Po tej walce było widać, że zależy na tym reprezentacji. Pytaliśmy się również o wynik oraz strzelców bramek dla naszej drużyny narodowej. 2-0 dla Polski. Lewandowski, no i liczę na Grześka. Dzisiaj stawiam 2-0 do przodu. Bramki lewy i Świderski. Ja wstawiam, że będzie remis tak jak z Hiszpanią 1-1. Lewandowski myślę, że strzeli. Że będzie 2-0 dla Polski. Lewandowski, Świderski. Musimy wygrać. A ile wygramy? 2-0 na spokojnie. Kto strzeli? To strzeli oczywiście Robert i pewnie któryś z obrońców porożnym. Tradycyjnie kibice przybyli na stadion Mosir w biało-czerwonych koszulkach czy szalikach. Na policzkach pojawiła się także farba w barwach naszego kraju. Nie zabrakło również wspólnie odśpiewanego hymnu. Bramkę dla Szwecji strzelił Emil Forsberg. Zawodnik RB Lipsk podwyższył wynik w 59 minucie. Dwie bramki dla biało-czerwonych strzelił w 61 i 84 minucie nasz kapitan Robert Lewandowski. W doliczonym czasie gry zwycięstwo drużynie ze Skandynawii zapewnił Viktor Claesson. Porażka ze Szwedami sprawiła, że reprezentacja Polski zakończyła zmagania w grupie E na 4. miejscu z 1 zdobytym punktem. Kibice mogli czuć niedosyt i smutek po porażce praktycznie w ostatnich chwilach meczu. Tragedia, jestem załamany, ale walczyliśmy, było dobrze, naprawdę było dobrze, podobała mi się ta gra. Momentami byliśmy lepsi naprawdę od naszych przeciwników, ale no ta końcówka, nie wiem co się stało, mi się wydaje, że to pod presją tak. Czujesz niedosyt? Strasznie niedosyt czuję, naprawdę no. Załamany jestem, no. Myślę, że Polacy mogli lepiej zagrać, choć no dało się to wygrać, ale no co, przeciwnik był lepszy. Czujesz taki niedosyt? Owszem, czuję, liczyłem, że będzie 4-2. Ale dzisiaj nie było najgorzej. Nie było najgorzej, mogło być gorzej, ale się udało. No, mogło być, mecz o honor, tak? No co, mogliśmy to wygrać. Niestety nasza polska reprezentacja przegrała. No co, no tragicznie, nie? Smutek dla kibiców Polski na pewno i tyle w temacie. Niedosyt na pewno czuję, choć emocje na meczu były zaskakujące, no jednak było 5 bramek łącznie, ale moim zdaniem no, to za 3 lata zobaczymy, może się coś poprawi, może będziemy mistrzem Europy, trzeba wierzyć. Ale nie zagraliśmy najgorzej dzisiaj. No tak, człowiek się łudzi za każdym razem, a wychodzi tak samo. No cóż. To, że nasza reprezentacja odpadła z Mistrzostw Europy, nie oznacza, że Śradzanie nie obejrzą już Euro na Telebimie. Na śradzkim rynku we wtorek 6 lipca o 21 będzie pokazany półfinał. Z kolei 11 lipca na Placu Wojewódzkim, tuż po koncercie głównym Śradz Open Air Festival, będzie pokazany wielki finał.